Dzień dobry. Dziś przeczytam wam bajkę o wójcie Wojciechu. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma lasami jest taki gród, który w herbie ma dwa śledzie. Do grodu tego zetką czy erką dojechać możesz, jednak furmanki nijak zaparkować rady nie dasz. A gród ten drogi przeokrutnie jest. Wieść niesie, iż mieszkańcy tego grodu są najbardziej szczęśliwymi ludźmi w kraju. Grodem tym włada wójt Wojciech, szczurkiem zwany, którego lud wierny drzewiej kochał ponad wszystko. Nadali mu nawet przydomek Słońce Skweru, albowiem siedząc w swej komnacie ratuszowej spoglądać zwykł na słoneczną stronę, gdzie skwer się znajduje i pozdrawiać radośnie mieszczan ręką machając. Wójt ów jednak popadł w niełaskę ludu, albowiem długów ogromnych narobił i kpił sobie z mieszkańców grodu okrutnie, obiecując im co i rusz nowe atrakcje. A to baseny, a to stadion, a to lodowisko, a to wiadukt, a to kolej żelazną na peryferię grodu, słowa jednak nigdy nie dotrzymując. Rajców miejskich ów wójt Wojciech przywilejami różnymi przekupować zwykł, co dawało mu władzę wręcz absolutną. Przeczyło to powszechnej opinii o wójcie Wojciechu, który z lubością opowiadał o demokracji, sam jednak autokratą był wszakże. Rajcy tego grodu słynni na cały kraj są, albowiem posiadają szczególną cechę. Milczeć jak kamień potrafią, dzielnie znosząc łajania i humory wójta i jeno na komendę rękę unosić umieją, zdania swego nie wypowiadawszy z obawy o karę srogą. Posiada wójt ów straż przyboczną, na czele której rajca Andrzej obsadzon został. Stoi on na straży porządku w grodzie. Dba o ten porządek jak umie. Różnie mu to wychodzi, ale trwa dzielnie u boku wójta. W grodzie tym wokół wójta zebrali się co bardziej cwani i majętni mieszczanie, którym to wójt Wojciech pozwala na harce wszelakie, często ze szkodą dla mieszkańców grodu. Jednym z takich mieszczan jest człowiek, którego Ab zwą. Jegomość ten znany jest ze swego bogactwa, ale i pazerności, a że druhem wójta od dziecka jest, wójt oko przymyka na poczynania jego i nawet komendant straży przybocznej Andrzej nic w stanie zrobić nie jest. Kilka dni wstecz ów Ab rozsierdził mieszczan okrutnie, albowiem za bardzo wczuwając się najwyraźniej w zabawę w państwa i miasta, jedną ze swych posiadłości ogrodziwszy, a mieszczanom i furmankom pożarniczym drogę od jedynej atrakcji mieszczan lodowiska odcinając. Mizerna jakże ta ślizgawka, ale jednak ślizgawka, która radości mieszkańcom, a zwłaszcza niedźwiadkom przysparzała. Tak w grodzie tym działają aż cztery kluby hokejowe, w tym klub Huks Niedźwiadki, które mają sukcesy pomimo tego, że lodowiska nie mają. Wójt za pośrednictwem skryby Tomasza, cząstką zwanego, oznajmił gawiedzi, iż ślizgawki tej zimy znowu nie będzie. I to bynajmniej nie z powodu pomoru jałkowego, a jedynie kaprysu wójta i jego drucha Ab. Powszechnie wiadomo, że nie ma nic bardziej straszliwego, niżli matki rozsierdzone, a te i na wójta, i na majętnego mieszczanina o imieniu Ab żal swój okrutny i złość wylały, suchej nitki nie zostawiając. Wstydem nazwawszy to, iże Malbork, Tczew, a i Elbląg lodowiska swoje mają, o Gdańsku czy Bydgoszczy nie wspominając. A gród najszczęśliwszych ponoć ludzi w kraju ani lodowiska, ani pływalni pełnowymiarowej, ani stadionu lekkoatletycznego nie posiada. Wstyd to wójcie Wojciechu przeokrutny, wstyd. Mieszczanie zatem stawiają żądanie, by na koszt mieszczanina Ab płot przesunąć i drogę przywrócić. Instalację sanitarną i rury wszelakie zawżdy druh wasz Stasiu ogarniał, to i teraz ogarnąć poradzi. Strawy pożywnej druh wasz kłodą zwany w kotle wielkim nagotować może, co by głodnych robotników i rzemieślników nakarmić.
O odbiór techniczny martwić się także nie musimy, bowiem nie takie przebudowy rajcy miejscy bez pozwoleń na budowę nawet przeprowadzać zwykli, a i nie jedna szkoła we Grodzie bez ostatecznego odbioru funkcjonuje i wójtowi to nie przeszkadza. Zatem rajca Jakub z Ubychowa i wicewójtowie Bartosz z Bartoszewa i Marek z Łucykowa, doświadczenie w tej materii posiadawszy, od słów do czynów w sprawie ślizgawki przejść mogliby. Czasu do zimy mało, zatem zakasywać rękawy czas i wartko za robotę się brać trza. Oj, Wojciechu, Wojciechu, żebyś ty się na tym lodowisku nie poślizgnął, aby. To jak? Będzie tej zimy lodowisko?